Grób Jezusa z Nazaretu. Na krzyżu, którego napisano, że jest królem żydowskim, znajdował się w ogrodzie i został otoczony kordonem żołnierzy. Ci, którzy byli zaprawieni do walki, stali na zewnątrz, nie wiedząc o tym, że największa walka dokonuje się wewnątrz grobu. Walka na śmierć i życie. Morderczyni życia. Morderczyni ludzi zaczęła wołać do swoich podwładnych: przegrałam, poległam na zawsze, bo zwyciężył mnie dawca życia, Bóg mocny, Książę pokoju. A on wyprowadzał wszystkie ofiary na wolność i śpiewał pieśń Mojżesza: Pan jest moją mocą, Pan jest źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. A potem wybuch światła, który odepchnął kamień i z wnętrza wyszedł Król Światłości, który siał światło wokoło jak ziarno, bo był Synem Światła, bo był Synem Boga Najwyższego, który wyprowadził go ze śmierci. Żył. Wszystko razem z Nim ożyło i na Boga chwałę śpiewało. I chociaż była noc, to rozświetliła się jasnością większą niż światło słońca. Kochani bracia i siostry w wierze, gromadzimy się w tę najświętszą noc, w której nasz Pan wyszedł ze śmierci do życia. I gdyby milczący świadek grobu, kamień, mógł krzyczeć, to wołałby na całe gardło, że Chrystus zmartwychwstał, że Pan poraniony żyje, że jest zwycięzcą. Święty Paweł powie, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremnie wierzyć. To wydarzenie jest jak serce w organizmie. To wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa jest jak serce w Kościele. Jakby go usunąć, to wszystko na nic. To byśmy byli naprawdę ludźmi godnymi politowania, bo byśmy stali z zawiązanymi ustami i nie moglibyśmy się cieszyć życiem i mielibyśmy skute nogi kajdanami i nie moglibyśmy tańczyć na cześć Pana, chwalić Go swoim życiem, uwielbiać Go. Myślę, że nikt z was nie ma wątpliwości, że świętujemy Jego Paschę. Zobaczcie, jak ta liturgia pięknie narastała. W ciemność wchodziliśmy tej świątyni ze światłem Chrystusa. Ta ciemność symbolizuje tą ciemną stronę księżyca Twojego i mojego życia. Nasze grzechy, nasze małe podłości, nasze udawanie świętości,
nasze zdrady małżeńskie i kapłańskie, nasze depresje, to wszystko, co byśmy chcieli zanieść pod dywan, żeby się nikt nigdy nie dowiedział. I w tę ciemność wchodzi Jezus. I nie bój się. On nie chce cię upokorzyć. On nie chce, żebyś tu stał ze spuszczoną głową. Ale chce, by twoje życie, twoje grzechy, twoje nałogi, oświetlone światłem Jego chwały, czyli mocą Boga, Duchem Świętym, przemieniało cię. Żebyś promieniował, żebyś wychodził z tej świątyni, tak jak On wyszedł z grobu, nowy człowiek. Każdego dnia może żyjesz i boisz się śmierci. Każdego dnia. Ale dzisiaj jest ta noc, gdzie śmierć boi się ciebie. Jeżeli uwierzysz w to słowo, że Pan jest mocniejszy od śmierci, że On ją naprawdę pokonał raz na zawsze, tamtej nocy, tej samej nocy, bo to jest ta sama noc, może dzisiaj uczynić to w tobie, zabrać ci to wszystko, z czym ty sobie nie radzisz. Twoje kajdany, łańcuchy zła, niewoli, więzienia. Znamy swoje życie. Z czym przychodzisz dzisiaj na tą Paschę? Z jakim pragnieniem? Z czego chcesz być uwolniony? Z czego chcesz być wyzwolony? Bo Pan chce cię zaprosić, byś dzisiaj spacerował z Nim po ogrodzie. Między kwiatami, które symbolizują nowe życie. Między pięknym śpiewem ptaków. Żebyś szedł i rzeczywiście śpiewał pieśń nową. Żebyś szedł razem z Nim i miał miłość. Bo to znaczy śpiewać pieśń nową. Tak tłumaczą ojcowie Kościoła ten psalm. Że na nowo zaczynasz kochać, bo Chrystus w tobie działa. Po to jest ta noc paschalna. Po to są święta zmartwychwstania. To nie są wspominki, ale to jest liturgia, w której dokonuje się przejście Chrystusa ze śmierci do życia. I On jest gotowy czynić to naprawdę w każdym z nas, żeby zostały połamane wszelkie bariery, jakie ciebie oddzielają między tobą a drugim człowiekiem. Bo widzisz, jak cierpisz gdzieś tam na końcu, bo chcesz kochać, ale mówisz, nie, jest jakaś bariera, ja nie mogę, ja się boję umierania. Pan dzisiaj chce zabrać ci bojaźń przed śmiercią. I wcale nie myślę tu o śmierci fizycznej. Tylko przed tym, żeby wchodzić w relację z drugim. Że będziesz mógł spoglądać na niego z miłością, z czułością, z delikatnością, ze świętością. Że będziesz mógł patrzeć na niego, że to jest ktoś, kto nie jest godny politowania, ale ktoś, kto jest godny miłości. Ktoś, kto czeka na twoją miłość. Pan do tego chce nas uzdolnić. Za chwilę w tej liturgii przejdziemy do celebracji centralnego, poza Eucharystią, centralnego sakramentu, sakramentu chrztu. Będą chrzczone małe dzieci, ale my wszyscy będziemy brać udział w tym chrzcie. Będziemy wspominać swój własny chrzest, będziemy wyrzekać się złego ducha i będziemy wyznawać wiarę, wierząc, że Pan jest naprawdę gotowy zabrać to wszystko, co jest szatańskie w nas. Nieraz boimy się tego słowa mówić, że tak jest, diabelskie. Diabelskie myśli i diabelskie czyny. On chce zabrać to, że ty, wyznając wiarę, dzisiaj chcesz powiedzieć: Boże,
przemień mnie. Chcę być Tobą, chcę, by umarł we mnie stary człowiek, ten, który myśli tylko o sobie, ten, który kocha tylko siebie, ten, który myśli, że pokombinuje i będzie żył. Przemień mnie, żebym był nowym stworzeniem, żebym miał Twoją naturę, żebym żył po prostu jak Ty. No to jest chrześcijanin. To jest Chrystus, który żyje na ziemi, który Ducha Świętego otrzymuje. Nie myślmy, że my sobie to sami potrafimy zrobić. Nie. To Pan chce nas takimi stworzyć i zaprowadzić nas do stołu po to, żebyśmy znowu łamali chleb, który stanie się Jego ciałem, po to, żeby była prawdziwa śmierć, a potem, żeby brać kielich i pić z kielicha i wchodzić w nowe przymierze z Bogiem przez zmartwychwstanie Chrystusa. I dlatego to będzie prawdziwa krew i będzie prawdziwe zmartwychwstanie. Dalej, bracia, w skupieniu chcielibyśmy przeżywać tę liturgię i prośmy Pana. Wiemy, gdzie jest nasz grób. Wiemy, gdzie są nasze te sznury, gdzie jesteśmy, nie możemy chodzić. Co nam przeszkadza? Gdzie jest niewola? Wołajmy do Niego. To nie teatr. Nie bądźmy widzami. Nie? On tędy przechodzi. Zmartwychwstały. Żywy. Wyszedł z grobu. I chce pociągnąć Ciebie za sobą.